oczyszczalnia dusz. Kiedy jest ci smutno, kiedy jesteś wściekły, kiedy chcesz komuś przyłożyć, przyjdź do mnie. Wyładuj się, wypłacz, wykrzycz. Oczyszczenie i dyskrecja zapewniona. Zbieram wasze żale, łzy, smutki i wstyd. Biorę je na siebie. Oczyszczalnia dusz, dawniej w radiu, teraz pod ręką, po drodze, na dworcu. Dla was, dla ciebie czekam, wasza czyścicielka dusz. Ja muszę zgodnie z kierunkiem jazdy. To tu! Tam! Ludzia! To tu! Tu? A to jest w ogóle nasz pociąg? Bilety! Ty! Ja? Ty! No i koniec świata i nie mamy biletów! Co? Się budzę. Się patrzę. Mietka nie ma. No, znaczy mojego. A kiedy to było? To będzie... Moment. Jak pani mnie tak wyrwie, to... Ja nawet nie wiem, jak się nazywam. Ja muszę po kolei, to pani będzie wiedziała. Dobrze, panowie, gdzie wieńce? Front Flory to kolega Kwiatek. Przepraszam, to telefon. Tak, synu? Tak. Tak, synu, jestem na pogrzebie. Kochanie, nie musisz mi tego zrobić. Ale nie możesz iść na lekcję. Bo Boga nie ma, rozumiesz? I to tylko ja cię kocham, tak. A może powinniśmy gdzieś wyjechać? No nie wiem, coś takie jak najdalej. No może do tej Irlandii? Za późno. Do Irlandii? Mój mąż wyjechał do Irlandii. Dzwonił, pieniądze przysyła. To teraz ani nie dzwoni, ani pieniędzy nie przysyła. Bo to trzeba trzymać w domu! Chcą w domu trzymać! Bo jechał zarobić na dziecko, bo my normalnie nie możemy, a to dużo kosztuje. Nic już nie jest normalnie. Lato jak jesień, jesień jak lato. Wivaldi napisałby czterech pół roku, tylko zimę.